Witajcie, z tej strony Onoid2. Dzisiaj przedstawię Wam dość ciekawostkowy film o tramwajach w Polsce. Jest to jeden taki z tematów, który lubię chętnie, w sensie po prostu chciałbym kiedyś zobaczyć tramwaje w Kielcach. Wiem, że to się nie wydarzy, ale no takie małe marzenie mam. A zresztą idzie to po prostu, że po prostu lubię analizować różne rzeczy związane nie tylko z tramwajami, ale no, głównie z tramwajami, ale również z całym zbiorkomem. Zatem no, w ramach tego po prostu zrobiłem dzisiaj ciekawostkowy film, właściwie to robię, a wy zobaczcie go za, nie wiem, 30 minut od mojego czasu, więc pewnie gdzieś około 7 wieczorem. Jeśli film Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zostać na dłużej, zachęcam do subskrypcji. Cel 100 zł do końca roku jest jak najbardziej realny, ale nie bez Waszej pomocy. Co ważne, jeśli macie jakieś pomysły, to niedługo uruchomię coś wzór karty społeczności, bo teraz takie rzeczy zostały udostępnione i będę w stanie wiedzieć, z czego Wy chcecie i będę próbował to nagrywać. Zatem przejdźmy już do samych tramwajów w Polsce. Obecnie funkcjonuje 15 systemów tramwajowych, czy po prostu no, sieci tramwajowych, elektrycznych i jedna konna. Konna to oczywiście taka bardziej dla rozrywki, ale funkcjonuje w miejscowości, czy w gminie Mrozy, w powiecie mińskim, w województwie mazowieckim. Co do pozostałych, są to Grudziądz, Olsztyn, Gorzów Wielkopolski, Częstochowa, Elbląg, Toruń, Bydgoszcz, Szczecin, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Kraków, aglomeracja łódzka, Warszawa, konurbacja górnośląska i właściwie to tyle z tych, jakie funkcjonują w Polsce. Wiadomo, nie jest to 15 miast, tylko jest to znacznie więcej, ponieważ zarówno w przypadku tramwajów łódzkich, jak i tramwajów górnośląskich, te sieci zawierają kilka miast i kilka miejscowości łącznie, bo nie tylko muszą to być miasta, zwłaszcza w przypadku aglomeracji łódzkiej to będzie miało znaczenie. Natomiast w przypadku konurbacji górnośląskiej, czy aglomeracji górnośląskiej, górnośląsko-dąbrowskiej, jakkolwiek to nazwać, tam przeważnie będą już miasta z wiadomych przyczyn. Jednak dalej myślę, że określanie tego mianem miejscowości też jest dobre, ponieważ wtedy wiemy, że nie popełnimy błędu. Co ważne, poza oczywiście tramwajami konnymi, które mają rozstaw szyn 900 mm, większość ma rozstaw 1435 mm, poza pojedynczymi wyjątkami, a mianowicie tramwajami w Grudziądzu, w Elblągu, w Toruniu, w Bydgoszczy i w aglomeracji łódzkiej. Rozstaw 1435 mm jest rozstawem klasycznym dla Polski i posiada taki również kolej normalnotorowa dla pociągów w Polsce. Natomiast, co ważne, istnieje również rozstaw szyn ten metrowy, zatem 1000 mm, który stosowany jest m.in. w Brazylii, Tanzanii, Kenii czy Mianmarze, Malezji, Tajlandii czy Laosie. Takie przykłady. Jest znacznie więcej tych państw oczywiście, ale po prostu dam przykłady. Niektóre sieci oczywiście były elektryfikowane od razu wraz z otwarciem. Oczywiście pomijam tu jakby ten tramwaj konny, bo to jest w ogóle inna kwestia, ponieważ tam no, nie ma w ogóle elektryfikacji, no bo jest konny. Ale z tych, które są elektrycznymi, czyli pozostaje 15, elektryfikację od razu po wybudowaniu miały Olsztyn, Gorzów Wielkopolski, przepraszam, Częstochowa, Elbląg i aglomeracja łódzka. Natomiast nie od razu, no, na przykład w przypadku Grudziądza elektryfikacja nastąpiła po 3 latach, w przypadku Torunia po 7 latach, w przypadku Bydgoszczy po 8 latach, w przypadku Szczecina po latach, no już trochę więcej, bo po latach 17. W przypadku Gdańska jest to aż lat 23, w przypadku Poznania 18 lat, w przypadku Wrocławia jest to 16 lat, w przypadku Krakowa jest to 12 lat, w przypadku Warszawy jest to oczywiście różnica. Tu jest największa, bo tu jest różnica 42 lat. No, to jest w ogóle najstarszy system na ziemiach polskich obecnie funkcjonujący. Powstał w 1866 roku. No i w przypadku konurbacji górnośląskiej trzeba było czekać 5 lat. Co ważne, jeszcze w przypadku tramwajów na konurbacji górnośląskiej
Jest to jedyna sieć tramwajowa w Polsce, która została jeszcze dokooptowana inną siecią tramwajową. Mianowicie chodzi o tramwaje w Bytomiu, które po prostu w 1945 zostały zlikwidowane jako osobna jednostka i po prostu połączone z tramwajami w konurbacji górnośląskiej. Ze zlikwidowanych, oczywiście powiem zarówno o elektrycznych, jak i o konnych, i zarówno o tych, które zostały zlikwidowane już do końca, jak i tych, które potem zostały uruchomione ponownie, a takich będą dwa. No i oczywiście jedno scalone z inną siecią. Czyli zaczynamy. Bielsko-Biała, sieć elektryczna, zelektryfikowana i powstała w 1895 roku. Funkcjonowała do 1971 roku. Jelenia Góra powstała w 1897, zelektryfikowana 3 lata później, zlikwidowana w 1969. Legnica powstała w 1882, zelektryfikowana w 1898, zlikwidowana w 1968. W Mrozach tramwaj konny, no poprzednio wiadomo, elektryczny, ale tutaj tramwaj konny powstał w 1908, zlikwidowany w 1967. W Wałbrzychu powstał w 1898, zlikwidowany w 1966. Elektryfikacja nastąpiła również w tym samym roku, co powstała. Olsztyn po raz pierwszy, no to elektryfikacja i powstanie w 1907, likwidacja w 1965. Szczecin, i tutaj chodzi o oczywiście linię portową, czyli no, linię tramwajową do portu, a tu jest określona również na Wikipedii jako linia tramwajowa ulica Bytomska, elewator Ewa. W zarządzie portu powstała w 1955, nie była zelektryfikowana, ale wątpię, by to był tramwaj konny. Zlikwidowany na przełomie 1963 i 1964. Później mamy Inowrocław, powstał i zelektryfikowany został w 1912 roku, a powstał w 1962 roku. W Słupsku powstał i zelektryfikowany został w 1910 roku, zlikwidowany został 49 lat później. W Bytomiu powstał w 1913 roku, po wojnie został scalony z siecią tramwajową konurbacji górnośląskiej. W Słubicach powstał w 1898 roku i zlikwidowany w polskiej części w 1945 roku. Identyczne parametry są do Zgorzelca i z tego samego powodu, w sensie mówimy tu o polskiej części, oczywiście nie mówimy tu o części jakiejkolwiek niemieckiej. W Kostrzynie nad Odrą powstał w 1903 roku. Zelektryfikowany został w 1925 i likwidacja również nastąpiła po wojnie, zatem w 1945 roku. Tarnów powstał i zelektryfikowany został w 1911 roku. Czy zlikwidowanie nastąpiło w trakcie wojny, co ciekawe, w 1942 roku. W Wołominie sieć tramwajowa, która nie została zelektryfikowana, sieć konna, w 1907 powstała, zlikwidowana została w 1939. W Gubinie, czyli na terenie ówczesnych Niemiec, powstała i została zelektryfikowana w 1904 roku, natomiast zlikwidowana została w 1938. Również w 1938 zlikwidowana została sieć tramwajowa w Koszalinie, która powstała jednak w 1911 roku. Tramwaje w Szczekocinie powstały w 1915 roku, nie zostały zelektryfikowane, a zlikwidowane zostały 20 lat później. W Cieszynie tramwaje istniały tylko 10 lat, powstały w 1911 roku. W tym samym roku zostały zelektryfikowane, natomiast likwidacja nastąpiła w 1921 roku. Tramwaje konne w Białymstoku powstały w 1895 roku, wiadomo, nie zostały zelektryfikowane i zostały usunięte w 1915 roku. I Sopot został jako ostatni. Tutaj oczywiście Sopot nie był niezależną siecią tramwajową. Mianowicie tutaj dochodziły linie gdańskie, które powstały w 1884 roku. W sensie tramwaj do Sopotu nie zostały zelektryfikowane i ostatecznie usunięte zostały tramwaje do Sopotu w 1906 roku. Także tak jak widzicie, to tak wygląda. Większość sieci tramwajowych, zarówno nieistniejących,
jak i istniejących, powstało w XIX wieku lub na początku XX wieku. Wyjątki są dwa. Częstochowa w 1959 i Olsztyn, drugie podejście, oczywiście, w 2015. Zatem jest to jedyne póki co, jedyna sieć tramwajowa w XXI wieku elektryczna, czy zelektryfikowana, która powstała w Polsce. Oczywiście planów jest sporo, bo niezrealizowanych sieci tramwajowych jest kilka. Głogów, Jaworzno, Kalisz, Kielce, Lublin, Opole, Piła, Płock, Radom, Stargard, czyli ten szczeciński oczywiście, Świnoujście i Zielona Góra. Wiele z tych opcji jest już pogrzebanych, raczej nigdy nie powstaną. Część ma szansę powstać, część to są takie plany, marzenia, tak jak to w przypadku trochę moim odnośnie Kielc, ale no część może kiedyś powstać. No nie wiem, no, z miast, które mogłyby mieć, no to chyba najbardziej to Radom. Tak się wysuwa Radom, Płock może. Chyba, że kiedyś zaplanują, żeby były w Rzeszowie, no to wtedy w Rzeszowie. Ewentualnie przywrócenie starych, usuniętych sieci tramwajowych, czyli na przykład rozszerzenie dalszych tramwajów na konurbacji górnośląskiej, w aglomeracji łódzkiej. A właśnie, jak już jesteśmy przy tym, no to zaraz o tym powiem. Czy może przywrócenie do, nie wiem, Zgorzelca, Słubic, Kostrzyna nad Odrą, do tych miejscowości, które są podzielone lub w jakiejś części są po stronie polskiej, w jakiejś po stronie niemieckiej. Dobrze, i teraz jeszcze szybko powiem o tym, bo zapomniałem o tych miejscowościach. W aglomeracji łódzkiej tramwaje docierają oprócz Łodzi do Konstantynowa Łódzkiego, Lutomierska, Ozorkowa, Pabianic, Zgierza oraz przez wsie, które docierają do tych miejscowości, czy jakby one są pomiędzy Łodzią a daną miejscowością. Kiedyś były także Aleksandrów Łódzki, Żgów, Tuszyn i Kruszów. Natomiast w konurbacji górnośląskiej do sieci obecnie wchodzą Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Ruda Śląska oraz Zabrze. Wiadomo, sporo linii było likwidowanych, sporo jakby sama długość wielu linii po prostu uległa znacznemu zmniejszeniu, zwłaszcza w PRL-u, pod koniec PRL-u, bo po prostu się nie opłacało. No teraz próbuję to odnowić. Najdłuższa obecnie istniejąca sieć tramwajowa, no to jest sieć w konurbacji górnośląskiej, 312 km, natomiast w Warszawie jest to 240 km. Potem mamy aglomerację łódzką 208, z tego co dobrze pamiętam, nie wszystkie linie są obecnie wykorzystywane, bo są remontowane lub planowany jest ich remont. Są też tramwaje krakowskie 194, wrocławskie 190, poznańskie 150, gdańskie i szczecińskie 114 i pozostałe już są poniżej 100. Bydgoszcz 91, niecałe 92 właściwie, Toruń 53, Elbląg niecałe 34, Częstochowa 30, Gorzów Wielkopolski 24, Olsztyn 21 i Grudziądz najmniejsza sieć zelektryfikowana w Polsce 18 km. Tramwaj konny w gminie Mrozy to niecałe 2 km. Z ogólnych sieci również najdłuższa jest Śląska, ale trzeba tutaj podkreślić, że wiele danych brakuje, po prostu nie ma tych danych. Na przykład brakuje danych co do Bytomia, Zgorzelca, Słubic, Wołomina. W przybliżeniu są w Białymstoku, brakuje do Legnicy, brakuje Wałbrzycha i tak dalej, i tak dalej. Co ważne, również kiedyś w Krakowie był ruch lewostronny. Nie wiem, czy o tym wspomniałem, bo podchodzę drugi raz do tego nagrywania, ale do 1925 roku był ruch lewostronny. To też jest bardzo interesująca wiadomość, zapewne. Także myślę, że tyle ode mnie. A jeszcze, myślę, że to też będzie interesujące. W Olsztynie, cała sieć w Olsztynie jest przystosowana do tramwajów dwukierunkowych. Bo myślimy, jak tramwaje, to myślimy jakieś pętle, jakieś coś. A tu nie. Kropka. Także tam po prostu jest tak, że jakby są krańce i po prostu tramwaj sobie stwierdza, że jedzie w drugą stronę. Tak mniej więcej wygląda. No, tramwaje w Olsztynie same w sobie to jest jakby to są jedna linia taka główna z dwoma odnogami, jeśli w ogóle to tak można stwierdzić.
Dokładnie zaraz powiem, ile linii jeździ. Jeżdżą trzy linie. No, prawie wszystkie warianty. Brakuje jednego wariantu. Tak? Tu jest jeden. Tu jest jeden. Tu jest jeden. No, powiedzmy, że tak jest. Także myślę, że to tyle na dzisiaj. Będziecie mogli dawać nie w komentarzach, ale w tym poście informacje, czy Wam się to spodobało. Jeśli tak, w sensie, czy Wam się spodobało, to możecie w ogóle pisać gdziekolwiek na kanale. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Możecie tak to najlepiej zrobić. A czy Wam się spodobało? Oczywiście też możecie na karcie społeczności, którą wrzucę, ale najbardziej też chciałbym tam informacji, jakie odcinki Wy chcecie. Bo to też jest ważna kwestia. A zobaczymy w przyszłości, jak to będzie wyglądać. Oczywiście zbliża się mundial, więc pewnie zrobię coś w związku z tym. Pewnie będzie matematyki trochę i tak dalej, i tak dalej. Jakiś odcinek pewnie świąteczny też będzie. Zobaczymy. Natomiast tyle ode mnie dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego i cześć.